Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Darkest Dungeon. Dzisiaj wybierzemy się do ruin na Shorta, tutaj takim championowym teamem. Postaram się ich troszeczkę podlevelować, na tym mi głównie zależy. I na tym, żeby podlevelować lokację, tak żebyśmy już jak najszybciej mieli dostępnego profeta. Myślę, że w następnym odcinku wybierzemy się na Syrenę i potem będziemy jeszcze te dwie lokacje levelować, aż dojdziemy do Southern Crew i tego profeta właśnie, którego chcemy tutaj na tej lokacji wyciągnąć, że tak to ujmę. Dobra, myślę, że w sumie trzy łopaty tego po trzy może razy, pyk, jeszcze mi brakuje, musiałem coś sprzedać. Jakiś bleed amulet, to jest w sumie fajne na niego całkiem. Tylko nie w tym ustawieniu, w którym go mam. Dobra, może to sprzedamy jeszcze. To i tak mam założone na jedynego Handmastera. Tyle pieniędzy powinno nam starczyć. Tak, weźmiemy takie ustawienie. Tego mi wystarczy, myślę. W sumie to jest short. Aha, dwie osoby mają po jednym. No dobra. Może być więc i w taki sposób. Myślę... Ojej, myślę, że dzisiaj sobie jakieś dwa shorty postaramy się zrobić. Może jeszcze w kołwie, chociaż najlepiej jakby w ruinach jeszcze udało się jakiegoś shorta dorwać. I będziemy już coraz bliżej profeta. Myślę, że następnym razem jak będziemy szli na profeta, tego drugopoziomowego tak jakby, to nie będę się starał rozwalać tego całego drewna, tylko od razu skupię się na ubiciu profeta, bo ostatnim razem poświęciłem bohatera na to, żeby... poświęciłem bohatera na to, żeby udało nam się ubić te wszystkie... jak to się mówi? No, te całe drewno, które tam leży, tak? I nie za bardzo nam się to opłacało w sumie, bo straciliśmy fajnego bohatera w zamian za to. Even the cold stone seems bent on preventing passage. I niekoniecznie był to dobry deal, jako że w sumie tak dużo pieniędzy nawet nie dawały. O, czemu nas zaskoczyli? No bo teraz straszne. Dobrze, więc ty masz 33% protekcji i jesteś w sumie przerąbany. Aha, kurde. 245 na blida, no to było głupie z mojej strony bardzo w zasadzie. Okej, okay, spufujemy się na wszystkich. No dobra, zaczynamy od jakichś tam dodży, całkiem sporo. No kurde, on ma w sumie dużo dodża, 45 to jest bardzo dużo dodża. Nie, cofniemy cię od razu. I przyłożymy temu gościowi od razu. 32 stun wejdzie. A nie, to nie był ten atak stunujący w takim razie. Okej, okay, ty się dalej zamieniaj, musisz się cofnąć trochę do tyłu. Dobra, spróbujmy więc buffować cię. Tak, myślę, że pobuffujemy się jeszcze bardziej. Trochę dostaliśmy. W zasadzie ty chyba wykorzystasz tę rundę teraz na leczenie się. To ci też da jakieś rezisty. Też bardzo fajna sprawa. Kurde, no mocno dostajemy już w pierwszej walce. Ten gość jest po prostu jakiś chory na damage. Aj, Dismas już stracił swoją możliwość. Wiesz co? Dobra, w zasadzie możemy zrobić tak. Super, zrezistowałeś przynajmniej. Ty byś się zamienił z nim już, żeby być większym wsparciem tutaj. Spróbujemy mu trochę dołożyć, bo kurde. Mamy ile? 4% nakryte. Ojej. Ale dostajemy strasznie. No i już Devsdor. W pierwszej walce Devsdor. Świetnie. Ojej. Jeszcze Devblow do tego? Nie.
Kurde, no przerąbana ta walka. Od razu w pierwszej walce dostajemy takie baty, że to się w pale nie mieści. Być może błędem było, że tak się skupiam na tym gościu. Może trzeba było ich najpierw wykończyć i byłoby to lepsze dla nas. Oni się teraz na nim skupiają i już sprowadzi go do tego kolejnego Devsdora. Kiepsko to, ciężko widzę w ogóle tą walkę. Takiego przeciwnika trafiliśmy na start, że to jest jakaś po prostu masakra. Jeszcze zdodżował, mając 23 dodża, no słabo widzę jak on to zrobił. Crashing Blow idzie na niego. Kolejny Devsdor? Nie, jeszcze 2 HP mu zostało, świetnie. Spróbujemy jednak się już pozbyć tego gościa. Ciebie wyciągniemy z Devsdora. Krytem za 40. No dobra, to rozumiem takie rzeczy. Dismas tutaj świetnie dodżuje. Ma zresztą dużo dodża. Dobra, bufuj wszystkich, bo ty za dużo damage'a nie zadajesz. Za bardzo nie jesteś tutaj skuteczny w tej walce. O nie, jak mi go zestunuje, to będzie bardzo kiepsko. Okej, czyli po pierwszej walce już mamy 2 Devsdory. Kto z nich jeszcze ma... nikt z nich nie ma już akcji w tej rundzie, tak? A my mamy... Aha, to jest końcówka tej rundy. Dobra, wyleczymy się mimo wszystko, żeby nie siedzieć na Devsdorze, bo to bardzo niebezpieczne. Ty możesz w zasadzie dalej buffować w ten sam sposób. Myślę, że będziesz najbardziej przydatny pod tym względem. No na tego gościa już nam niewiele zostało, żeby się go pozbyć. Tu mamy kolejnego Devsdora. Trzeci Devsdor. Świetnie, więc no nie ma innego wyjścia jak wyleczyć siebie. Znowu będziesz zbity do Devsdora. Świetnie. Super, po prostu super. Pierwsza walka daje nam w kość jak... No... Niesamowicie. Dobra. Ubiliśmy przynajmniej dużego. To już jest coś. Zostali nam ci dwaj goście. Być może uda nam się podleczyć dość intensywnie w tym czasie. Ty i tak w zasadzie nie możesz... bić. Więc... co byśmy chcieli... Dobra, skupmy się po prostu na ubiciu ich i tyle. Ty się postarasz wyleczyć w międzyczasie. Tutaj kolejny Quarrel leci. No mieliśmy dużo szczęścia w tej walce, mimo że mieliśmy dużo pecha, tak? Kurde, i on ponownie wpada w Devsdora. No nie wiem, czy to zadziała w ten sposób, jakbym chciał. Może ty mu trochę stresu obniżysz, chyba pójdziemy jednak w obniżenie stresu, bo... dostaliśmy strasznie z tym stresem. Nie ma zbytnio kiedy jak się wyleczyć. No dobra, przynajmniej Quarrel tylko za 6 poszedł. Ty się też wyleczysz. No dobra, powoli zmierzamy do przodu z tym wszystkim. W stresie sobie odbiliśmy, tylko że straszne debuffy mamy przez te Devsdory. O, to jest ile? Akuracji, damage, speed i zwiększony damage ze stresu. Okej. Kryt leczący, bardzo fajnie. Jeszcze jego by się przydało też wyleczyć i jego się przydało wyleczyć. Dobra, myślę, że już pójdziemy w wyczyszczenie wszystkich ciał. Myślę, że to będzie dobry wybór, bo on już w tym momencie nie będzie mógł właśnie, tylko Bagonet Jabby będzie mógł tutaj rzucać. Te Bagonet Jabby nie są dla nas zbyt groźne. Mamy czas na podleczenie się. Tu masz 10, 22. Fajnie, wyleczyłeś się do pełna. Jeszcze jednego musimy sobie wyleczyć. I już nie zdążymy, ale dobra, będziemy mieli jeszcze okazję na pewno. Jesteśmy troszkę na plus. Okej, wiemy co nas czeka, gdzie nas czeka. Jesteśmy troszkę na plus z lootem w sensie, bo zebraliśmy go dość sporo z tej walki.
trzeba przyznać. Tak, odpalamy pochodnie i walczymy. Dobra, to będzie dużo łatwiejsza walka. Tych gości trzeba się pozbywać, oni strasznie na tym... Zresztą Petra możemy do wszystkich trzech walnąć, on i tak zdoblował. Dobra, na tym poziomie oni strasznie mocne krwawienia wrzucają. Więc tak, myślę, że pójdziemy w tym kierunku, żeby go zatruć. 5 damage'a na rundę. Uuu, pięknie. Dobra, ile tym możemy zadać? 9 do 16. A jakbyśmy zadali 13, to będzie bardzo fajnie. A tym ile? 14 do 27. Dobra. Dobra, czyli ten gość ginie. To już jest coś. On nas pusznął. Nie, zrezistowaliśmy tego pusza. Bardzo, bardzo fajnie. No i jeden gość nam jeszcze przyłożył. Dobra, w niego możesz jak najbardziej. 3 damage'a na rundę przez 3 rundy, okej. Okay. O, on nam już nawet damage'a nie zadaje. Ale fakt, że tego stresu wrzuca multu. Dobra, podleczymy cię tak. Ty w zasadzie możesz już się zająć tym gościem. Tak, myślę, że będzie sensownie. Oj, zdodżowany. To było niefortunne dość. W niego ręcz, zdodżowany. Pięknie, Dismas, pięknie zdodżowałeś. Bardzo mi się podobało. I bijemy w dwóch. Kurde, ten gość strasznie dodżuje. No, to jest bardzo nieprzyjemne. A on wrzuca naprawdę masę stresu. 54 do ilu? 83. No ten gość strasznie stresuje. Myślę w związku z tym, że będziemy zmuszeni tutaj pójść w obniżanie stresu od razu. Nie chcę tutaj podejmować za dużego ryzyka w tym kierunku. Temu możemy... A nie, zrezistował debuffa. No nie fajnie. Dobra. Poszło to jakoś. Mamy 4... Okej, ale ty i tak to już powinieneś skończyć? Nie. Zdodżowany. Skończysz to? Ile masz? 64%? 70%. Dobra, spróbuj tym. Oj, to jest jakaś masakra. Dobrze, że go krwawieniem walnęliśmy. Tym bardziej, że teraz pula zrobił. Ten pul w ogóle nam nie przeszkadza, bo on i tak zginie w swojej kolejnej rundzie. W takim razie już możemy się zająć... Każdy sobą, że tak powiem. Obniżymy stresu. Ty się jeszcze wyleczysz, dokładnie. W sumie nic więcej nie musimy tutaj robić już. On kurde dodżuje jak pogięty, nie? 35 dodo. 2 diamenty. No nieźle, nieźle. Dobra, te 100 golda na razie zostawimy, bo 100 to nie jest tak dużo jeszcze. I od razu ruszamy na kolejną walkę. Tym razem walczymy o skrzynkę. Kto tu z nich jest najniebezpieczniejszy? Domyślam się, że ten gość będzie bardzo niebezpieczny. Jego możemy wykrwawiać, to jest dużo. W zasadzie możemy zrobić... Aj, zdodżowani. No, najgorzej. Dobra, zrobimy to. Kurde, jak dodżują, no wszystko dodżują. To też zdodżujecie? Nie zdodżujecie. Świetnie, czyli ty już giniesz. Bardzo dobrze. To już coś na plus, coś do przodu. Stressful Incantation jak zwykle leci na niego. Wszystko leci, kurde, na niego. Dobrze, żeśmy go z tego stresu tam podleczyli. Teraz byłby w naprawdę opłakanym stanie, gdyby nie to. Już w zasadzie by się resolwował. No, Axeblade. To chyba najmniej niebezpieczny atak. Jakiego mogliśmy się tutaj spodziewać. Dobra. Jedź w niego. Okej, okay, w sumie fajnie. Fajnie to wyszło. Możemy nawet zrobić, myślę... Nie. Pojedziemy w leczenie ze stresu, żeby on w razie swojej rundy... W razie gdyby... Żeby nam tutaj nie zaszkodził już. Ty byś mógł się wyleczyć.
Albo możesz zrobić też coś takiego. Super. Tu nam daje bagonet... Ha, a ty się odsuwasz tym bagonetrabem. No faktycznie. No, oni też zrobili pula. Jeszcze Axe Blade. Kolejny Devzdor. Nieciekawie. Ale ty zdążysz się jeszcze podleczyć, na pewno. Dobra, tłucz ich obu. To nie szkodzi. Aha, coś takiego. 3 do 7. Ja to spróbujemy jednak zrobić tak, żeby chociaż jednego przeciwnika się już pozbyć. Spróbujemy cię odstresować, kolego. I teraz byle nie dostać. Super. Będziemy mieli jego rundę. I to może być Devblow. Stoczowany. Super. Aha. No i świetnie. Nie możemy go użyć w tej rundzie. Ale dobra, zdążymy tego typa ubić. Na pewno. Jest. Oj, nie mam już miejsca na nic. Dobra, zróbmy może to w... Jakbym ja chciał to teraz rozwiązać? Na pewno bym sobie wziął to. To też bym sobie wziął bardzo chętnie. Ale kluczyka chcę użyć. 800. Dobra, weźmiemy te 800 golda. Golda zmieści się tu jeszcze więcej. Ty się jeszcze zamień z nim. Tak jest. I zużyjemy chyba... jeden fuda, chociaż nie, na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze spróbujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Portrety past. Dobra, możemy je olać. Na razie możesz sobie chodzić na tym te wzdorze. O właśnie. Ile ty masz? 100% na desalno. Wytłumaczy mi ktoś, jakim cudem 100% znaczy, że wpadł w tą pułapkę. On jest na Devzdorze i w zasadzie w kolejnej walce, gdzieś tam na samym początku, moglibyśmy go wyleczyć. Musimy przejść jeszcze 4 pomieszczenia. Nie wygląda to za kolorowo w tym stanie, w którym jesteśmy. On jest już bliski Resolva bardzo. Aczkolwiek on nie ma gdzieś... Nie, chyba nie miał Victory Chance. Mógłbym użyć jeden fuda, ale boję się, że głód może nam dołożyć. Okej, okay, dobra, świetnie. Zużyliśmy fuda, on wyszedł dzięki temu z... No tak się coś spodziewałem, że tam wlezie. Ale zrezistował chorobę, ładnie, bardzo fajnie. Widzę, że mamy bardzo mało pochodni. I będziemy musieli tutaj dalej już chodzić w ciemnościach. Niestety. Okej, okay, wiemy, że póki co czeka nas jedna walka tylko. Tu możemy użyć wody święconej, jak dobrze pamiętam. To jest po 250 za jeden, to jest 500, więc w sumie wychodzi na to samo. Ale możemy to wziąć zamiast krestów. Krestów nie potrzebujemy tak dużo. Okay, mamy walkę. No, widzę, że jest to raczej łatwa walka, w której będziemy mieli szansę się dość solidnie wyleczyć. No chyba, że będziemy się leczyć po 5, to raczej za dużo się nie wyleczymy. Tak, dwóch damage dealerów zajmie się walką, a dwóch zajmie się po prostu leczeniami wszelkiego typu. Myślę, że to będzie najskuteczniejsze, co możemy tutaj zrobić. Quarrel w nie. No tak, oczywiście. Wracamy do Devzdora ponownie. Dobrze, że oni, zdaje się, nie mogą sięgać tak daleko. Zdecydowanie przemawia na plus. Po ile oni mają HP teraz? 9, a bijemy 9. Oho. Dobra. Jeśli oni są tak słabi, to pójdziemy jednak w leczenie bardziej.
Nim sobie ich pozabijamy trzech na raz po prostu. Super, Quarrel nie poleciał w okultystę naszego. Bump in the night za 4. To nas zupełnie nie boli, nie szkodzi nam. Ty masz najwięcej stresu, więc ciebie jeszcze poleczymy. No, dawać mi tego okultystę jeszcze. O, nawet nieźle ich dodżujemy. 18. No teraz już troszeczkę lepiej się wyleczyłeś, to ogólnie masz mało HP. I na tym kończy się nasza runda, tak? Tak. Spokojnie przebrniemy sobie przez tych przeciwników. 8. O, dobra. On i tak nieźle dodżuje. 33 dodża. Ten ma po prostu niesamowitą ilość dodża. 45 dodża, to jest naprawdę multum. A ma tylko 30 HP, jakby nie patrzeć. Dobra, ty już się wyleczyłeś do pełna. Jeszcze jego byśmy trochę podleczyli. Może damage jakiś na nim skupią jeszcze. To akurat będzie leczenie do wzięcia. W zasadzie 5 do 10. Ale możemy zrobić tak. I myślę, że oni już są dla nas niegroźni w tym momencie. Ten Bagonet Jabem za 4, ten Graveyard Slashem za 6. Dobra, jeszcze przydałoby się jednak leczenie jakieś. Okultysta? Nie, nie okultysta. Dobra, nie będziemy się spinać o to leczenie, dokończymy tą walkę już. Tak wyszliśmy w całkiem niezłym stanie z tego. Została nam jedna pochodnia i musimy dojść co najmniej tutaj. Zobaczmy, czy coś nas tutaj czeka. Nie, puste pomieszczenie. Świetnie. W takim razie wiemy, że zakończyliśmy tego questa już pozytywnie. Na basty nie mamy miejsca. Dobrze, nie szkodzi. A poczytaj. Quirk, Last Gasp. To jest chyba, że jak mamy mało HP, to dostajemy jakiś bonus damage, czy coś w tym stylu. Dobra, ile ty masz? 110%. Świetnie, masz 110% i wpadasz w trapa. Cudownie. Nawet 100%, nawet ponad 100%, to za mało, żeby nie wpaść w trapa. Okej, zastanawiam się. Nie, nie będziemy już ryzykować pójścia dalej. W sumie mogę nawet tą pochodnię sobie zostawić. Mamy 22 minuty. O, kolejny recovery charm. Dużo zarobiliśmy tutaj. 10 deedów nie będzie, nie? Tylko kilka tych deedów mieliśmy, tak? Mamy już 3 szóstolevelowe postacie. Nabawili się też jakichś chorób. Tak, mimo wszystko pójdziemy sobie... Tak, pójdziemy sobie jeszcze na jakąś wyprawę. Tu by było fajnie, short. Tak, short, to jest to, czego potrzebowałem, bo tu mamy longi 2, to na pewno tego nie chcemy, czyli pójdziemy tutaj, wykorzystując nasz tutaj team. Czy oni są... nie są rozwinięci na maksa. Dobra, czyli trzeba się jeszcze na szybko nimi zająć. Pieniędzy w sumie przynieśliśmy z tej wyprawy na uzbrojenie się na taką łatwą, początkową wyprawę, to nie będzie problem. Tu mamy Comhitcher, Uppercata i Finish Him. Okej, czyli to, to i to. Snogback i Stun, okej. I jeszcze tutaj.
tu możemy dołączyć wam kolejne poziomy. No i tobie pierwsze poziomy. Dziwię się, że mają różne ceny w sumie, no logiczne, że nie każdy ma wszystko w tej samej cenie. Potrzebujemy jeszcze 6 didów. Dobra, myślę, że tego po 2 powinno nam wystarczyć, tego po jednym i 8 pochodni. Kurde, ale ten poprzedni dungeon to był niesamowity. Pierwsza walka postawiła nas w takim stanie, że przez całą dalszą część dungeonu wychodziliśmy z tego na prostą i w sumie nie spotkaliśmy tam już nic groźnego w zasadzie. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line. Tylko ta jedna pierwsza walka była w ogóle jakkolwiek trudna w tamtym dungeonie. No, nic się takiego nie stało, tylko przygasła nam pochodnia. Nie ma tragedii w takim razie. Co w woreczku? 1000 złota. Bardzo przyjemnie, lubię takie woreczki. Zużyliśmy trochę nadmiarowo tych pochodni. I wiemy, że nie ma tu walki, więc nie musimy iść tamtą stronę, więc w ogóle zrezygnujemy z pójścia tam. Tak samo nie musimy w ogóle zajść tutaj. Niby jest tu walka, ale ta walka co najwyżej może oferować nam jakieś luta. A niekoniecznie musi to być coś fajnego. Ty jesteś tu w sumie głównym damage dealerem, więc dlaczego miałbyś... No właśnie, 30% damage'a do końca tego dungeonu. Pierwszy głód nas dopadł bardzo, bardzo szybko. To niezbyt fortunnie. Z czym walczymy? Okej, z wami. W takim razie myślę, że stresem nie musimy się jakoś super przejmować teraz. 38 i 35. Dobra. Ty będziesz się zajmował głównie odstresowywaniem. I tak zaraz tym stresem dostaniemy to na pewno. W zasadzie możemy zrobić tak. Ten gość jest tutaj chyba najgroźniejszym damage dealerem. Świetnie, pierwszy Tempting Goblet jest zdodowany. To już dużo. Was możemy w zasadzie zblajtować. No i ty już jesteś martwy, kolego, dzięki temu. A tobie trzeba dołożyć odrobineczkę damage'a tylko. Świetnie się składa, że oba jesteście teraz tak z tyłu. Możemy teraz w sumie dołożyć kolejnego Blighta. Czyli ty już nie żyjesz. Ty żyjesz jeszcze. Mam 7 do 13, czyli prawie pewne zabicie go. I tu mamy też 7 do 13, więc możemy zrobić to w ten sposób. Oni już poumierają, zostanie nam tylko ten jeden gość. No i koniec. Walka, w której nie odnieśliśmy praktycznie żadnej krzywdy. Dostaliśmy tu za jakieś 3 damage'a. Przez całą walkę tylko. Jest bardzo fajnie. I tu jest Locked Sarcophagus, więc domyślam się, że można użyć kluczyka. Tak jest. Tutaj w zasadzie nie musimy nawet iść, bo mamy puste pomieszczenie. A musimy tylko odwiedzić wszystkie pomieszczenia z walką. Super, odrobiliśmy pochodnie z tamtych książek, co nam zgasiły wszystkie pochodnie. Znaczy, wszystkie przygasiły tą pochodnię dość mocno. I jest walka. To może być koniec tego dungeona, tak naprawdę. Ty byś sobie tutaj zrobił slice offa. Tak, żeby już to krwawienie dojeżdżało. Mortality clarified in a single strike. Mocno, 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 kolego. Dobra. No, spodziewałem się wrzucić mu blida, ale wyszło troszeczkę lepiej nawet. Tak, jak najbardziej możesz zrobić w ten sposób, czyli ten już jest martwy.
Pięknie, no. Ten plank doktor jest naprawdę mocny. W zasadzie tak. Walniemy w niego. On sobie już zginie od trucizny. Został jeden najsłabszy szkielet do pokonania w takim wypadku. Jasne, że cię zatrujemy. 5 damage'a to jest świetny powód, żeby to zrobić. I w tej chwili skusiłbym się już ku temu... Aha, bo to jest znowu ten team bez healera. Ile tu mamy? 25 i 22 stresu, więc na pewno pojedziemy w tę stronę. Oni i tak w sumie obaj zginą, bo my wykonaliśmy rundę wszystkich swoich postaci. Nie pomyślałem, że Pak Doktor już tutaj nie podziała. Okej, w takim razie w tym pomieszczeniu jeszcze czeka nas walka, więc wybierzemy się od razu na spotkanie tutaj z tą walką, dlaczego by nie. W zasadzie możemy te dwa fuda zużyć na leczenie. I tak mamy na ewentualny głód. Dobra, to samo ustawienie co poprzednio, tylko że nas przeciwnicy zaskoczyli. Ciekawe, że nas zaskoczyli, bo ja byłem pewien, że tutaj będą. Ale w zasadzie jest to nasza ostatnia walka. Więc myślę, że stres jest tu naszym największym przeciwnikiem mimo wszystko. Tak, Black Grenade i ten gostek już na pewno będzie martwy. Dokładnie, pięknie. W zasadzie, dlaczego by nie? Możemy pojechać tym, co mamy. Od razu. Ręd zdodżowany. Nieźle. Kolejny atak zdodżowany. Widzę, że nie miałem się czym zupełnie martwić, jeśli chodzi o te obrażenia. Wiecie, jakiś quarrel też zdodżowany. No pięknie. Wszystkie trzy ataki, jakie nam zadali, udało nam się zdodżować. 5 damage'a na rundę. W zasadzie czemu nie? Dołóż mu jeszcze raz. Tak jest. Ty możesz dołożyć w niego i zostaje nam zabicia tylko on już. A jeszcze zdąży swojego renda zrobić za dwa. No i zrezistowaliśmy nawet Blida, także gość tutaj nie zaszalał. W sumie nie tak to chciałem zrobić, ale dobra. I tak tu już nic więcej nie zdziałamy. Świetnie, jakieś rubiny się trafiły. Ty chcesz być tu, ty chcesz być tu, tak jest. To możemy sobie otworzyć na pewno. Nie, chwila, muszę to sprawdzić, bo przed wyjściem gry były z tym problemy. W momencie wyjścia gry naprawiło się to i teraz znowu nie działa. I chcę się dowiedzieć, o co tu chodzi. Heirloom chest. Chest. Dajcie mi chesta. No nieciekawe, coś ta wiki nie chce mi nic powiedzieć na ten temat. Wiki... Heirloom chest. Nie wiki. Kurde. No, naprawdę dziwna sprawa, bo w swoim Excelu miałem zapisane, że możemy używać antivenoma. To przez długi czas nie działało. Chwila, a może wpiszę po prostu Curio. Tak, i mamy stronę o Curio. I mamy Exclusive to Ruins, tak? Nie, Heirloom Chest jest wszędzie najwidoczniej. Jest Heirloom Chest. Skeletum Key Antivenom. Dlaczego nie możemy użyć antivenomu w takim razie? Ktoś inny będzie mógł to zrobić? Aha. Dobra, nie wiem, nie rozumiem już, o co chodzi. Sama wiki podaje, że możemy użyć antivenomu w tym miejscu. Natomiast antivenom nie działa. Ale zauważyłem, że na nie czasem na te skrzynki działa, czasem nie działa i kurde, nie wiem już w ogóle, co o tym myśleć nawet.
przejdziemy się jeszcze w tą stronę. Może nawet trafi się jakaś walka, nie zaszkodzi mi to wcale. Ty to otworzysz? Będziesz chciał? Właśnie, a co w Iron Maiden się? Iron Maiden. Możemy użyć Medical Herbsów, no proszę. Dobrze, więc z lutem do przodu jesteśmy. Chciałem właśnie pochodni użyć, ale nie zdążyłem. Ale to nie szkodzi. Tutaj mamy znowu bardzo, bardzo słabych przeciwników. W zasadzie możemy zrobić tak. O, pięknie. I jeszcze jakiś quarrel poleci. To i tak będzie pewnie ostatnia walka, jak nas czeka w ogóle w tym dungeonie. Także nie musimy się martwić w ogóle. W zasadzie mogłem go zabić. To byłoby lepsze taktycznie. Na takich prostych walkach warto się w zasadzie uczyć. Znaczy to są takie łatwiutkie walki, w których wiem, że i tak wygram. Wiem, że przeciwnicy nie mogą mi w żaden sposób zagrozić. Ale mimo wszystko na przykład popełniam jakieś błędy. No, w zasadzie to uczę się na tych walkach, tak? Siłą rzeczy się na nich uczę, popełniając pewne błędy. I tutaj możemy jeszcze użyć... Alchemy Table. Możemy użyć torcha albo medical medicinal herbsów. Nie mamy już herbsów. Dobra, więc otworzymy sobie tak o. Tyle, na tym będziemy kończyć. More bones return to rest. Devils remanded to their abyss. Ojej. Cóż za ziew. No niestety żadnego didu nie dorwaliśmy. 6 potrzebujemy. Oni jeszcze nie powbijali 3 leveli. Bardzo przyjemnie. Fajnie. O. O, to jest ta choroba, której nienawidzę. Na pewno będę chciał się jej od razu pozbyć z gościa. I wybierzemy się chyba w następnym odcinku na Syrenę. Cóż mamy innego robić? Ta tylko Syrena, Crew i Prophet. I mamy też Profeta. To oznacza, że pójdziemy albo na Syrenę, albo na Profeta w następnym odcinku. Pójdziemy 2 odcinki pod rząd. Zobaczymy jeszcze, jaki skład sobie dobiorę na pewno na Syrenę. I zależnie od tego pomyślę, co z Profetem zrobimy. Chyba że zrobić odwrotnie i pójść najpierw na Profeta, który jest w sumie łatwym bossem. No nie wiem, zastanowię się jeszcze, co będzie za tydzień. Jutro. Jutro o 16:00, jak zwykle. Tymczasem dzięki wam za oglądanie. Zapraszam do łapkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału, jeśli podobają wam się moje filmiki. I dzięki wam bardzo. Do jutra, do 16:00. Cześć.